Cześć, witam Was w kolejnym odcinku opisującym narzędzia analizy fundamentalnej, w którym to zajmiemy się przedstawieniem white paperu. Omówię Wam, dlaczego moim zdaniem jest to niezwykle istotne, aby przeanalizować ten dokument, jak i niezwykle istotnym jest, żeby ten dokument w ogóle projekt posiadał. Także zapraszam Was do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Narzędzia analizy fundamentalnej White Paper. Jest to pierwsza część tego cyklu. Przypominam również, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przy wyborze projektu należy się kierować przede wszystkim tak zwanym własnym researchem poprzedzonym właśnie zdobyciem wiedzy. Dlatego tutaj ta seria ma Wam pomóc w tym, w jaki sposób taki własny research projektu kryptowalutowego można sobie zrobić. White paper, przede wszystkim pamiętajmy, że koncepcja tego dokumentu jest dużo starsza niż kryptowalut, a nawet technologii blockchain. White paper jest to powszechny dokument dla organizacji czy dla firm, nie zawsze on się tak nazywa, ale przeważnie tam jest opisany cel, wizja, misja danej organizacji czy danej fundacji. W kontekście projektów kryptowalutowych według mnie jest to podstawa, przy której należy poświęcić trochę własnego czasu. Myślę, że po prostu lepiej poświęcić trochę czasu, niż później poświęcić więcej swoich pieniędzy. Niezrozumienie tego dokumentu powoduje niezrozumienie projektu, czyli nawet jeśli czasami white paper wydaje nam się skomplikowany, a niektóre naprawdę takie są, po prostu nie będziemy dobrze rozumieć, na czym ten projekt polega, jak on ma działać, jaki problem ma rozwiązywać, w jaki sposób ten problem ma rozwiązywać, kto będzie użytkownikiem tego projektu, i tym samym następstwem tych problemów będzie po prostu nieprawidłowa lub w ogóle niewykonana dalsza analiza każdego projektu. Dlatego też według mnie inwestycja w coś, czego się nie rozumie, tak naprawdę powinna być zabroniona. Pamiętajmy, że sami to wykonujemy, podejmujemy decyzję, za którą my odpowiadamy. Nikt za nas tutaj takiej odpowiedzialności nie bierze. Tym samym pamiętajmy też, że mimo wszystko to są tylko pieniądze. To nie jest koniec świata. Natomiast warto tutaj poświęcić trochę czasu na własną naukę, przejrzeć sobie taki dokument na spokojnie, próbować go zrozumieć. Co prawda większość z nich jest w języku angielskim, ale w dzisiejszym świecie, gdzie każdy z nas praktycznie posługuje się tym językiem na co dzień, a jeśli nie, to zawsze może skorzystać z dodatkowych właśnie narzędzi typu Google Translator, które pozwolą mu zrozumieć, przetłumaczyć ten dokument. Taki white paper powinien zawierać przede wszystkim zapoznanie z projektem, czyli osoba czytająca ten dokument powinna otrzymać z niego takie właśnie wprowadzenie do projektu. Powinny tam być podane przykłady zastosowań projektu w momencie, kiedy będzie on już wdrożony, oraz na pewno też opisanie sposobów realizacji tego celu, czyli w jaki sposób zespół chce osiągnąć to, co zamierza i to, co opisuje w white paperze. Następnie powinni pokrótce przynajmniej być przedstawieni użytkownicy, czyli tak naprawdę klienci tego projektu, czyli do kogo on jest skierowany, w jakim celu. Dobrze byłoby również, gdyby w white paperze znajdowała się analiza obecnej potencjalnej konkurencji oraz przedstawienie tego, czym ten dany projekt, którego white paper opisuje, co go wyróżnia wśród obecnej konkurencji. Także teraz przejdźmy sobie może do paru właśnie tego typu dokumentów oraz trzech miejsc, do których warto czasami zajrzeć, zapoznając się z osobami, które ten white paper tak naprawdę utworzyły. Tutaj standardowym
dokumentem, jeśli chodzi właśnie o white paper, i takim wzorcem jest white paper projektu Bitcoin. Jest on stosunkowo krótki, ma jedynie 9 stron, jest on również przetłumaczony na język polski. Także jeśli ktoś z Was jeszcze nigdy nie przeczytał w całości żadnego white paperu, myślę, że można zacząć właśnie od dokumentu Bitcoina. Może warto nawet na sam początek taki dokument przeczytać po polsku po prostu, następnie po angielsku, żeby trochę obyć się z tym dosyć specyficznym, czasami formalno takim naukowym językiem opisującym dany projekt. Jeśli chodzi o to, gdzie te white papery możemy znaleźć, to przede wszystkim należy ich szukać na stronach projektu. Powinno być tam jasno zaznaczone, gdzie taki white paper możemy znaleźć, w jakiej on jest formie. Przeważnie są to dokumenty, to są pliki PDF, mogą to też być na przykład dokumenty umieszczone na GitHubie, jak ten, który tutaj Wam przedstawiam, white paper projektu Dash. Mamy go również w języku polskim, także również zachęcam do przeczytania go, aby po prostu zobaczyć, jak taki dokument może wyglądać. Ten jest po polsku, także raczej nie powinno być problemów z jego zrozumieniem. Natomiast zawsze tutaj pojawiają się jakieś terminy, które dla, powiedzmy, osób nietechnicznych będą nowe. Myślę, że nie zaszkodzi, jeśli wyjaśnimy sobie za pomocą Google'a po prostu znaczenie konkretnych terminów, konkretnych fraz, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Także widzimy, że white paper mogą być w PDF-ie, mogą być na GitHubie, mogą to być dokumenty. Raczej nie powinny to być jakieś prezentacje, według mnie przynajmniej. Tutaj pokażę Wam jeszcze white paper projektu Chainlink. On już jest dużo dłuższy, 38 stron. Oczywiście niezwykle istotne jest, aby było jasno pokazane, napisane, kto jest autorem tego white paperu, gdyż to nam umożliwi wstępną weryfikację, czy osoby, które ten white paper utworzyły, znają się na rzeczy, czym one mogą się wcześniej pochwalić. Oczywiście pamiętajmy też, że nie zawsze jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować tożsamości takiego bytu jak Satoshi Nakamoto, prawda? Nie znajdziemy go w żadnej tutaj, w żadnym z prezentowanych przeze mnie narzędzi. A te narzędzia to przede wszystkim portal Google Scholar. Oczywiście do tych narzędzi podam Wam linki w ostatnim slajdzie prezentacji. Google Scholar jest to portal, który myślę, że każdy z nas, kto pisał jakąkolwiek pracę na uczelni, powinien znać. Po prostu mam tutaj możliwość wyszukania prac naukowych utworzonych przez konkretne osoby. Mamy tu również możliwość posortowania sobie tego według dat, kiedy one zostały napisane. Możemy również przeszukiwać według tematów. Także dosyć ciekawe i przydatne narzędzie. I tutaj widzimy na przykład, że osoba, która utworzyła white paper do projektu Dash, może również się pochwalić kilkoma innymi pracami, które tutaj zostały umieszczone, a raczej linki, które do nich tutaj zostały podane o podobnej tematyce. Także według mnie warto zwracać uwagę, o czym te osoby wcześniej pisały i czy występuje w miarę jakaś zbieżność tych tematów. No bo ciężko również pisać dokumenty takie typowo naukowe w tematach całkowicie od siebie oderwanych. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeśli widzimy, że dana osoba ma po prostu jakiś background w konkretnej tematyce czy w danym segmencie wiedzy, to tylko umacnia nas w przekonaniu, że ta osoba powinna wiedzieć, co tam opisuje i ma o tym ogólne pojęcie. Kolejny tego typu portal to Microsoft Academic. Tutaj dla przykładu wziąłem osobę Jeda McCaleba, czyli osobę odpowiedzialną za projekt Stellar. I tutaj również mamy możliwość zobaczenia tak naprawdę
od kiedy taka osoba zajmuje się właśnie tego typu tematami. Tutaj widzimy, że Jet zajmował się właśnie już od 2005 roku mniej więcej podobnymi sprawami związanymi właśnie z oprogramowaniem i z tematami pokrewnymi, właśnie tematami z zakresu IT, z zakresu informatyki. Także również możemy sobie prześledzić, jaki background naukowy ma taka osoba, wpisując tutaj po prostu jej dane. I kolejny portal do tego typu researchu, który Wam chciałem tutaj przedstawić, czyli portal synapse.io. I tutaj również mamy możliwość wyszukania konkretnych osób czy tematów, podobnie jak w dwóch poprzednich serwisach. Tutaj dla przykładu wziąłem osobę Siergieja Nazarowa, czyli osobę związaną bezpośrednio z projektem Chainlink, osobę mocno wyspecjalizowaną właśnie w smart kontraktach. Także tutaj również mamy potwierdzenie tego, że Siergiej wie, o czym mówi, ma czym się pochwalić, jest łatwo go zweryfikować i jego osiągnięcia takie, powiedzmy, naukowe. Także jeśli chodzi o odcinek poświęcony właśnie white paper i sposobom analizy tego, myślę, że na tę chwilę to już wszystko. Tutaj macie podane linki do portali, na które warto zajrzeć, jeśli jesteśmy po prostu zainteresowani wgłębieniem się w temat danego white papera i zweryfikowania osób, o ile nie są one nam znane. Myślę, że to operacja nie zajmuje dużo czasu, a zawsze to będziemy spokojniejsi i będziemy bezpieczniej podejmować swoje decyzje. Przypominam jeszcze raz o wykonaniu samodzielnego researchu, biorąc pod uwagę dany projekt w kwestii inwestycyjnej. Właśnie jednym z narzędzi takiego researchu jest analiza white papera, którą tutaj Wam przedstawiłem. To wszystko w tym odcinku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do pozostawienia ich w komentarzach. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Cześć.